Dzisiaj musimy przygotować wyjątkowy deser. A wyjątkowy dlatego, bo zbliża się Dzień Mamy, a każda mama jest wyjątkowa, dlatego musimy się wyjątkowo postarać, żeby deser smakował. Mamy już dostępne bardzo fajne owoce, borówki, truskawki, także wykorzystamy je dzisiaj na pewno do naszego deseru, a przygotujemy serduszka pomarańczowo-borówkowe. Myślę, że każdej mamie będzie smakowało. Zaczniemy od przygotowania ciasta. Będę ucierał masło z cukrem. Chwilę potrwa ucieranie masła z cukrem. Ja w międzyczasie namoczę żelatynę w wodzie, bo musimy przygotować żel, którym tak ładnie nabłyszczymy i posklejamy owoce na naszych sercach. Zagotuję wodę. Woda się zagotowała, dodam cukier. Już mogę wyłączyć. Dodam żelatynę. Jest już bardzo ładnie napęczniała, także się rozpuści. Jeszcze dodam tylko sok z cytryny. I nasz żel możemy już odstawić do wystygnięcia. Masło myślę, że już się wystarczająco utarło. Dodam stopniowo jajko. Nie przejmujmy się tym, że na początku będziemy mieli wrażenie, że masło się nam tak jakby zważyło z jajkami. To naprawdę w cieście się bardzo dobrze połączy i nie ma wpływu na nasze ciasto. Myślę, że już będzie dobrze. Do ciasta przesieję mąkę. Dodam proszek do pieczenia. I cukier wanilinowy. W sumie mogłem go dodać razem z cukrem, ale teraz też nic się nie stanie. O, ciasto ma już bardzo ładną konsystencję. Zostało nam jeszcze tylko dodać otartą skórkę z pomarańczy. Ciasto zmieniło kolor na taki piękny żółty. To wszystko dzięki skórce, którą bardzo drobno otarliśmy. Ciasto mamy już gotowe. Teraz przygotujemy foremki. Ja użyję dzisiaj takich silikonowych foremek, które mają bardzo ładny kształt serca. Myślę, że bardzo pasujący do okazji. Bardzo delikatnie przesmaruję je roztopionym masłem. I teraz możemy już je wypełnić ciastem. Do każdej foremki włożę taką samą ilość ciasta. Delikatnie rozłożę ciasto w foremkach. Pod wpływem temperatury w piekarniku i tak się nam bardzo równo ciasto rozłoży. Już mogę wstawić nasze serca do piekarnika. ...14-15 minut i będą gotowe. Myślę, że nasze serca się już upiekły. Postarajmy się od razu wyciągnąć je z formy. Są ładne, równiutkie. Żeby się nam nic nie zmarnowało, wycisnąłem sok z pomarańczy i właśnie tym sokiem nakropimy nasze serduszka. Serduszka gotowe. Teraz przygotuję borówki. Oczywiście borówki umyte. Nasz żel już myślę, że na tyle wystygł. Polałem żelem borówki. To jest dobry sposób na bardzo drobne owoce, żeby się nam bardzo ładnie świeciły i dobrze posklejały. Będę się starał ułożyć jak najwięcej borówek na naszych serduszkach. Tak przygotowane ciastka wkładamy do lodówki
żeby żelka ścięła i poskleja nam te nasze borówki. Później poprawimy jeszcze raz i będą piękne, świecące. Już się ładnie posklejały. Żelka już też nam prawie ściągnęła, ale tak delikatnie ją podgrzejemy. Damy jeszcze więcej żelu, żeby się bardzo ładnie posklejały i żeby błyszczały borówki. Jeszcze tylko je udekoruję, żeby nabrały ładnego koloru. Damy truskawkę i dodam jeszcze kilka pistacji, tylko je troszeczkę poprzecinam na taką grubszą kostkę. Listek świeżej mięty. Mi pozostało tylko życzyć wszystkiego najlepszego mamom oraz smacznego.